Cześć, z tej strony Marcin, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam dzisiaj na recenzję klawiatury RAPU V800, czyli najbardziej zaawansowany, podświetlany model klawiatury mechanicznej w ofercie tego producenta. Ceny tej klawiatury i innych sprawdźcie sobie w opisie filmu, natomiast teraz już zaczynamy. Przed nami RAPU V800, czyli najbardziej zaawansowana klawiatura w ofercie tego właśnie producenta. Klawiatura już z podświetleniem, które za chwilkę też zobaczycie. Klawiatura z oprogramowaniem, z pamięcią, z bardzo dobrym anti-ghostingiem, który też zobaczycie w akcji w tym filmie. Posiadająca też dodatkowe 5 klawiszy gamingowych po boku, możliwość nagrywania makr oraz kilka klawiszy funkcyjnych, chociażby kontrola podświetlenia, wyłączenie dźwięku, blokada Windowsa. Co do przełączników, mamy tutaj tak samo jak we wszystkich poprzednich modelach RAPU z serii Vipro przełączniki typu Kale Yellow. Nie widziałem ich w innych klawiaturach innych producentów, więc być może są robione specjalnie na zamówienie właśnie RAPU. Są to przełączniki, które już sprawdziłem w 4 klawiaturach. Okazało się, że są naprawdę godne polecenia, godne zaufania. Żywotność przełączników, podobnie jak w przypadku Cherry MX-ów, wynosi aż 60 milionów kliknięć, więc bardzo dużo. Siła nacisku to 50 gramów, więc podobnie jak w przełącznikach chociażby Cherry MX Blue. Natomiast jest to przełącznik liniowy, czyli naciska się go bardziej jak chociażby Redy czy Blacki. Aktywacja następuje już po przebyciu 2 mm, natomiast skok jest taki standardowy dla klawiatur mechanicznych o takim normalnym, głębokim klawiszu. Posłuchajcie sobie przy okazji, jak to brzmi w praktyce. No, powiedziałbym, że jak na mechanika ta klawiatura jakoś zbyt głośna nie jest. Natomiast jak gramy sobie, naciskamy tylko klawisze WSAD, chociażby jakieś inne, to jest jeszcze bardziej cicha. Głośniejsza jest tylko i wyłącznie przy szybszym pisaniu. Oczywiście próbkowanie 1000 Hz, więc klawiatura najszybciej jak tylko możliwe przekazuje dane do komputera i też dzięki klawiszom mechanicznym, przełącznikom mechanicznym każdy klawisz działa niezależnie, dlatego też mamy ten świetny anti-ghosting. Jeśli chodzi o przewód, to jest naprawdę porządny, mamy solidny oplot, przy okazji jest dość miękki, mamy też opaskę do związania nadmiaru przewodu i pozłacany wtyk USB. Co do samej klawiatury, według mnie ma bardzo ładny design, ma takie troszeczkę nieregularne kształty, tutaj jakieś wcięcia, jakieś elementy ozdobne, więc całość wygląda bardzo ładnie. Mamy oczywiście logo Vipro, logo RAPU, jest też podpórka pod nadgarstki, która tak naprawdę jest tylko tutaj elementem ozdobnym, ponieważ jak widzicie moje dłonie leżą i tak na blacie stołu, a nie na podpórce, po prostu jest za mała. Uznajemy, że ta podpórka jest tylko ozdobą. Jeśli chodzi o klawiaturę, to nie mamy tutaj żadnych portów USB, natomiast od spodu mamy solidne antypoślizgi oraz podwyższenia też w końcu RAPU gumowane. Więc klawiatura do biurka trzyma się bardzo dobrze, przesuwa się minimalnie, bez podwyższeń jest prawie że jak przyklejona. Tak więc mamy klawisze od G1 do G5 po stronie lewej, gdzie możemy sobie jakieś funkcje zaprogramować, natomiast sam układ jest taki dość standardowy, ponieważ mamy mały Enter, długi Backspace, duże shifty i taką zwyczajną, pełnowymiarową spację. Mamy też oczywiście klawiaturę numeryczną, która się przydaje. Nie było jej chociażby w klawiaturze RAPU V500, która była taką bardzo okrojoną, bardzo małą turniejówką. A więc z podstawowych informacji myślę, że to by było na tyle. Teraz pokażę Wam jej podświetlenie. Ok, troszkę przygasimy, żeby było dobrze widać. I moi drodzy, jak zauważyliście, podświetlenie jest tutaj w kolorze białym. Jest to tylko i wyłącznie kolor biały, natomiast jest to kolor przyjemny dla oka. Jak widzicie, jest wszystko wyraźnie podświetlone, a nie jest też rażące. Możemy zarządzać sobie tym chociażby z przycisku. Zmniejszamy, wyłączamy. Pierwszy poziom, drugi poziom, trzeci, czwarty. Czwarty poziom jest najjaśniejszym. Wygląda to naprawdę bardzo ładnie. Tak więc to podświetlenie jest takie dość proste, jedynie z regulacją jasności, natomiast jest pełne i jest dobrze zrobione, wszystko jest bardzo czytelne. Zanim przejdziemy do testów syntetycznych i praktycznych, zobaczcie jeszcze jak wygląda ta klawiatura od boku. W tej chwili widzimy panel sterowania
zarządzający klawiaturą RAPU V800. Mamy taki dość prosty interfejs, a jednocześnie dość przejrzysty. Na dole widzicie, mamy profile od 1 do 5, czyli możemy sobie ustawić 5 konfiguracji. Klawiatura rozłożona jest graficznie, po prostu wystarczy kliknąć klawisz i wtedy możemy sobie przypisać jakąś funkcję, wyłączyć go, nagrać sobie, wstawić makro, nadać funkcję podstawową, których mamy tutaj dość dużo, jak widzicie, i mamy też funkcje zaawansowane, z których też możemy wybierać. I możemy to zrobić dla dowolnego klawisza na całej klawiaturze, więc są one wszystkie w pełni programowalne. Oczywiście warto zaprogramować sobie te po lewej stronie, przeznaczone specjalnie do takich funkcji. Mamy też opcję Performance, gdzie możemy ustawić sobie moc podświetlenia, tryb zwykły, tryb auto oraz próbkowanie klawiatury 125, 500 oraz 1000 Hz. Następnie mamy też nagrywanie makr. Możemy dodać sobie makro, rozpocząć nagrywanie i nagrać jakąś kombinację, którą potem możemy przypisać sobie do konkretnego klawisza. A więc tak to wygląda. Sprawdzimy teraz właściwości antyghostingowe tej klawiatury. Na początek zobaczymy podstawowe klawisze, czyli tak zwaną strefę gracza, WSAD i tak dalej. No, zobaczcie, w tej chwili 10 przycisków bez problemu złapanych. Spróbujemy jakąś troszkę większą ilość, ale też pokombinujemy w rzędach, bo tutaj na ogół występują anomalie. Dobrze, tak, tak, tak. No zobaczcie, nie ma problemu. Wbijemy kolejne losowe kombinacje. Bardzo ładnie. No, nie ma z tym najmniejszego problemu. Wydaje się, że klawiatura łapie po prostu wszelakie kombinacje i wszystkie klawisze wciśnięte są po prostu odnotowywane. Nawet jak wcisnę 10, to nie ma z tym żadnego problemu. To jest już ilość zupełności wystarczająca do każdej, nawet najbardziej dynamicznej gry. Zobaczcie, w tej chwili wcisnąłem po prostu całymi dłońmi tyle, ile się da. Nawet byśmy mogli pobawić się w liczenie, pewnie będzie ponad 20 wciśniętych jednocześnie, więc widzicie, że nie ma z tym żadnego problemu. Możemy uznać, że ta klawiatura ma absolutny anti-ghosting. Nieważne, jaka kombinacja wejdzie, wszystko zostanie w pełni zapamiętane. Tak więc oczywiście bardzo duży plus dla klawiatury RAPU V800. No dobrze, moi drodzy, podsumujmy. W końcu podświetlana klawiatura w ofercie RAPU, klawiatura mechaniczna na przyciskach Kale Yellow w przełącznikach. Czy jest to coś złego? Moim zdaniem nie. Ponieważ osobiście na Kale'ach testowałem już kilkanaście klawiatur i zawsze są to przełączniki bardzo dobre, wytrzymałe, nie sprawiające problemów. Jedyne słabe Kale, jakie występują moim zdaniem, to są te w taniej klawiaturze mechanicznej Zalmana, 20 milionów klików, więc jest to 3 razy mniej niż w tych Kale'ach, które mamy chociażby w klawiaturach Tesoro czy RAPU. W RAPU mamy specjalne przełączniki typu Yellow, czyli prawdopodobnie produkowane specjalnie na zamówienie RAPU. Parametry dokładnie jak w Cherry Mixach, czyli 60 milionów klików żywotności, siła reakcji 50G oraz aktywacja po przebyciu 2 mm. Co do podświetlenia, fajnie, że jest, natomiast mamy tylko białe, szkoda, że nie jakieś diody RGB, a z drugiej strony klawiatura jest w cenie około 400 zł, więc też nie ma co tutaj za dużo wybrzydzać. Mamy regulację natężenia jasności i mamy też chociażby dodatkowe przyciski po lewej stronie, 5 przycisków gamingowych plus oprogramowanie, możliwość nagrywania makr, kilka przycisków multimedialnych. No i przy okazji też bardzo ładny design klawiatury i solidną jakość wykonania. Moim zdaniem po prostu rewelacja, ode mnie dla tej klawiatury maksymalna ocena i rekomendacja też się należy. Jest to po prostu solidny produkt, mogący konkurować z klawiaturami mechanicznymi takich bardziej znanych w Polsce firm. Naprawdę solidna rzecz. Tak więc ze swojej strony polecam, jeśli szukacie klawiatury mechanicznej podświetlanej w cenie do 400 zł, weźcie pod uwagę także RAPU V800. Naprawdę warto na nią zwrócić uwagę. Na dzisiaj to wszystko. Jeśli film Wam się podobał, subskrybujcie, polecajcie znajomym. Dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!